Cześć, dzień dobry moi podcastowicze. Z tej strony Wiktor Doktor. A to 461 odcinek podcastu BSS, BS Tajemnic, w którym odkrywam wam część tajemnic, część ciekawostek, no i oczywiście daję wam też garść informacji. Ze świata outsourcingu i nowoczesnych usług dla biznesu. Dzisiaj rozpoczynamy kolejny tydzień czerwca. Mamy dokładnie 14 czerwca 2021 roku na kalendarzu. Jest godzina 5:26 rano, czyli moja ulubiona pora na nagrywanie kolejnych odcinków. Słuchajcie, mam dla Was taką informację, że przez najbliższych kilka dni te odcinki, które będą się pojawiać, najprawdopodobniej będą krótsze niż zwykle. Dlaczego tak będzie się działo? No cóż, czas nie jest z gumy, a ja się bardzo mocno zaangażowałem w realizację BSS Forum oraz GALI Outsourcing Stars, a to oznacza, że każdą minutę chcę wykorzystać jak najlepiej, aby te wydarzenia wyszły jak zwykle na najwyższym poziomie i jak zwykle, aby te osoby, które w nich uczestniczą, były z nich bardzo zadowolone. Tak, także ten czas tutaj muszę mocno, mocno skupiać właśnie na organizacji wspomnianych wydarzeń, ale no nie mogę zapomnieć oczywiście o nagrywaniu podcastów. W związku z czym mam dla was dzisiaj też odcinek, który nie zajmie wam dużo czasu i który niejako jest powiązany z jednym z tych dwóch wydarzeń, czyli nie tyle z BSS-Forum. Bo na BSS Forum to możecie sobie za totalną darmochę uczestniczyć, gdyż tam akurat odbywa się ono całkowicie w internecie, ale możecie hmm, powalczyć o tak zwane dzikie karty, aby dostać się na galę Outsourcing Stars, a tutaj już wejść jest ograniczona ilość. No to czym są te dzikie karty? Od kilku lat. Pro Progresio wpadliśmy na taki pomysł, że chcemy dopuszczać do Gali, do udziału w Gali Outsourcing Stars osoby, które nigdy wcześniej w nich nie brały udziału. Mało tego, które nie są przedstawicielami klubu Pro Progresio. Ale które są zainteresowane tym, aby zobaczyć, jak to wydarzenie, jakim jest Gala Outsourcing Stars, wygląda, poznać tam osoby, które uczestniczą w tychże wydarzeniach, a są to osoby reprezentujące znakomite firmy i zajmujące bardzo, bardzo istotne i wysokie stanowiska w swoich przedsiębiorstwach. Także od kilku lat te dzikie karty z przyjemnością rozdajemy, ale nie rozdajemy ich za darmo. Tutaj trzeba rzeczywiście coś zrobić, aby móc w ogóle o takie karty powalczyć. No to teraz troszeczkę szczegółów na ten temat. Wyobraźcie sobie, że aby wziąć w tym udział, wystarczy być użytkownikiem LinkedIna i to na LinkedInie całość tych rozgrywek, zmagań o dzikie karty się rozgrywa, o rozgrywek rozgrywa, tak mi się dzisiaj powiedziało, a mianowicie do dnia 17 czerwca 2021 roku. To jest czwartek. Będzie można na poście, który został opublikowany na profilu Pro Progressio, powalczyć o te dzikie karty. Zasady są następujące: aby otrzymać jedną z trzech kart, tak, bo przygotowaliśmy trzy takie dzikie karty na rok 2021, należy napisać w komentarzu pod tym wspomnianym postem, czym. Się dana osoba zajmuje lub czym zajmuje się firma, dla której ta osoba pracuje. 2. Ta firma nie może należeć do klubu Pro Progresja i 3 ta osoba nigdy wcześniej nie mogła uczestniczyć w gali Outsourcing Stars. Także to są bardzo proste trzy rzeczy. Napiszcie, napisz, napisz krótki komentarz pod tym postem i zobaczymy, bo może to ciebie wybierzemy, abyś wziął, wzięła udział w gali Outsourcing Stars. A kto tego wyboru dokona? Hmm. Tutaj zrobiliśmy podział na trzy grupy. Jedną z dzikich kart będą przyznawali ambasadorowie Pro progresji to zacna grupa ludzi, którzy nas codziennie wspierają dobrym zdaniem, dobrym, dobrą radą, dobrym słowem i wskazują nam kierunki rozwoju, ale także reprezentują nas w regionach. Zostawię Wam link do strony, na której możecie zobaczyć, które to osoby są ambasadorami pro Progresja. Drugi, drugą nagrodę, drugą nie nagrodę, drugą dziką kartę przyzna zespół Pro Progressio, czyli cała moja firma. Tak, zbierzemy się razem, no i oddam w ręce mojego zespołu podjęcie decyzji, komu taką kartę przyznać. A trzecią, trzecią kartę wybiorę ja sam. Sam spojrzę sobie na zgłoszenia, które pojawiają się pod postem na, na LinkedInie i podejmę decyzję, komu. Taką kartę z moich rąk będę chciał przyznać. Takie są proste, szybkie, krótkie zasady, aby dostać się na najbardziej wyczekiwaną imprezę dla sektora nowoczesnych usług dla biznesu w Polsce. Te gale zazwyczaj są realizowane w styczniu. Podłączę Wam również link do na przykład ostatniego wydarzenia, które miało miejsce w Poznaniu, żebyście zobaczyli, co to jest w ogóle za wydarzenie i czego można się po nim spodziewać. No i podobnych emocji, podobnych wrażeń, podobnego scenariusza możecie spodziewać się również po obecnej edycji, która będzie miała już miejsce 24 czerwca 2021 roku, tym razem w Warszawie. Tak, na Gale zostało wybrane znakomite miejsce, a mianowicie Elektrownia Po Wiśle. To jest wspaniały kompleks budynków biurowych o funkcjach multi-use, mixed-use, gdzie macie i również food hall, doskonałe sklepy, ale także są też tam apartamenty, w których można sobie zamieszkać na warszawskim Powiślu. Niemniej jednak będę zbliżał się do końca naszego dzisiejszego odcinka. Tak jak powiedziałem, będzie on krótki i większość odcinków z najbliższych dni, czyli do 24 czerwca 2021 roku, czyli do dnia gali Outsourcing Stars będzie krótszych. Pamiętajcie, powalczcie o dzikie karty. Macie szansę jak nigdy, właśnie teraz, z tej szansy skorzystać i na to wydarzenie w Warszawie się dostać. A tam ponad, w zasadzie nie ponad, około 250 gości, z którymi będzie mo będziecie mogli spędzić czas, napić się lampki, wina. Zjeść coś pysznego i posłuchać tego, jak wyglądał rok 2020 w branży outsourcingu i nowoczesnych usług dla biznesu, oraz zobaczyć finał konkursu Outsourcing Stars, w którym zostaną nagrodzone najszybciej rozwijające się firmy w aż 13 różnych kategoriach. Koniec. Stawiam kropkę. Dzięki Wam serdecznie. Jeżeli Wam się podoba ten podcast, to oczywiście go zasubskrybujcie, czy to na YouTube, czy to na dowolnej wybranej przez siebie platformie podcastowej. A zajrzyjcie sobie jeszcze do opisu tego odcinka, bo tam, jak zwykle, wrzucam kilka dodatkowych linków, kilka dodatkowych opisów i mogą Wam się one do czegoś przydać. Na dziś dziękuję, ukłony w Waszą stronę i do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu BSS bez tajemnic. Na razie, cześć.